Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Ochrona transportowanych wartości pieniężnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Konwojenci zajmują się ochroną mienia, bardzo często o wielkiej wartości. Precyzyjne wyznaczenie ich obowiązków posiada kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, zarówno osób biorących udział w konwoju, jak i powierzonego mienia. Konwojent to osoba ochraniająca transport wartości pieniężnych. Właściwie sprecyzowane kompetencje i wyznaczenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków konwoju bezpośrednio decyduje o sukcesie w realizacji transportu powierzonego mienia. Zapoznajmy się teraz z obowiązkami konwojentów w trakcie wykonywania zadań służbowych. Konwojent powinien ochraniać konwojowane mienie oraz osoby wchodzące w skład konwoju. Konwojent powinien stosować się do poleceń dowódcy konwoju. Konwojenci mają obowiązek wykonywania poleceń dowódcy konwoju bez zbędnej zwłoki. Polecenia powinny być sprecyzowane jasno i muszą dotyczyć zadań wykonywanych na rzecz zabezpieczenia transportu. Konwojent powinien utrzymywać w gotowości broń, amunicję, środki przymusu bezpośredniego, środki łączności i inny sprzęt będący w jego wyposażeniu. Sprawna broń i właściwie dobrany normatyw amunicji pozwolą na podjęcie szybkiej i efektywnej reakcji na ewentualne zagrożenia. Konwojent powinien prowadzić permanentną obserwację w celu reagowania wyprzedzającego ewentualne zagrożenia. Stała obserwacja powinna skutkować 360-stopniowym pokryciem terenu wokół transportowanego mienia. Przedmiotem obserwacji powinny być m.in. okna i dachy budynków, bramy i inne tereny ułatwiające ukrycie się ewentualnych sprawców ataku. Konwojent musi wykonywać zadania dowódcy konwoju w konwojach jednoosobowych. W każdym konwoju, niezależnie od jego liczebności, powinien znajdować się dowódca. Zatem w konwojach jednoosobowych stanowisko dowódcy pełni konwojent. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.